W tym odcinku pokażemy Wam ulubiony gadżet, w jaki wyposażony jest nasz kamperek, czyli podnoszony dach. Zapraszamy do oglądania. O wyposażeniu kamperka w podnoszony dach myśleliśmy właściwie od momentu zakupu naszego Opla. Ponieważ taki dach to spory wydatek, uzbieranie funduszy zajęło nam trochę czasu, ale po ponad 2 latach użytkowania nie żałujemy żadnej złotówki wydanej na tę przeróbkę. Aby otworzyć dach, wystarczy odpiąć taśmy zabezpieczające i popchnąć go lekko w górę. Resztę zrobią za nas siłowniki. Część namiotowa wyposażona jest w 3 spore okienka zabezpieczone moskitierą. Okienka zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza i przewietrzanie wnętrza auta. Mechanizm otwierania dachu opiera się na zawiasach nożycowych oraz siłownikach. Po wycięciu fragmentu dachu konstrukcja auta wzmacniana jest specjalnie zaprojektowaną ramą, która stanowi jednocześnie podstawę pod górne łóżko. Ponieważ nasze auto przygotowane jest dla 2 osób, zrezygnowaliśmy z górnego łóżka, a z tyłu zamontowaliśmy dodatkową półkę. Oczywiście zawsze jest możliwość dołożenia łóżka i wtedy w kamperku będą mogły spać 4 osoby. Aby opuścić dach, należy pozamykać okienka, a następnie dość silnie pociągnąć dach do dołu. Na koniec zapinamy taśmy zabezpieczające. Montaż dachu zleciliśmy w firmie Camproof spod Olsztyna, która z tego zadania wykonała się znakomicie i gorąco ją polecamy. Zachęcamy do subskrypcji kanału Kamperek Van. Prosimy też o lajki, komentarze i pytania pod filmem.